Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż. I się ponownie w grze Brotato wraz z dodatkiem. Tak, dziś przetestujemy Creature. Czyli, inaczej mówiąc, postać, która powoduje, że wszystkie bronie skolują się delikatnie z klątwą. Zaczyna z hakiem przeklętym. Dla tych, którzy nie pamiętają, hak powoduje taki efekt, że to, co zablokujemy pomiędzy rundami, ma szansę zmienić się w przeklęty wariant, czyli mocniejszy, ale dający klątwę. Co dodatkowo będziemy dostawać jedną klątwę na każdym poziomie, ale tracić range'a i zbieranie expów. Nie wygląda to najlepiej, ale i tak spróbujemy. I powiem szczerze, może zacznijmy z sierpem? Jak tak patrzę, to sierp skaluje się trochę ze zbieraniem, którego pewnie będę chciał dużo, jako że no, będziemy mniej expa z każdym rundą dostawać, więc zbieranie będzie potrzebne, żeby to jakoś zbalansować. No i dodatkowo ten efekt, że jeśli ktoś ma już mało życia, to szybciej go ubijamy. Pewnie. No i zobaczmy, jak się sprawdza. Nieźle. A też dobra, to jest pierwsza runda, co nie powinienem się tak zachwycać, że jest nieźle. W pierwszej rundzie, czy nawet w pierwszych dwóch, może trzech rundach raczej problemów nie powinno być. Z wrogami, to dopiero później powinny się zacząć, jak tracimy niestety. Co by tutaj wziąć, takie to dobre pytanie w sumie. Zacznijmy od melee damage'a. O, definitywnie to. Ciebie na razie wstrzymamy, bo chcę zobaczyć przeklętą wersję. To też weźmiemy. To też może zmienimy w przeklęte. Bo nie ukrywam. Grając pod klątwę i tak nie możemy polegać aż tak bardzo na... Jak to się nazywa? Na defensywie. Tutaj trzeba po prostu wyjść na przekór wrogom i być tym, który inicjuje bitwy, więc... To już weźmiemy żelka, czy jakieś inne rzeczy, które będą zmniejszać nasze defensywne możliwości. Czy mnie to interesuje? Nie szczególnie. Ale próbować jak trzeba. Dobra. Attack speed definitywnie. Czy coś się przekleło? Tak, to się przekleło. Mam więcej damage'a, więcej wszystkiego, to bierzemy. No, żelek, ty niestety musisz poczekać. O, kolejny sierp. Blokujemy to, jedno przelosowanie. O, sierp. Może zdobędziemy przeklętego sierpa. Fajnie by było. A jeśli się nie uda, to trudno. Najważniejsze jest tak to, że mamy już 4. Więc nawet jak się zbierze więcej wrogów, to raczej jestem w stanie ich wyeliminować dzięki temu. Chociaż muszę przyznać, nie wiem, czy i tak niedługo nie będę próbował ich może połączyć, bo kto wie. Może się okaże, że jak się połączy, to będziemy mieć wyższy procent, na którym się aktywuje bonus. Może być warte tego wszystkiego, tak czy inaczej szczęście. Range'a trochę, czy chcę odzyskać? Czemu nie? Wszystko się przykleło. 34 poniżej 30, 20 poniżej 30. Biorę. I zobaczmy w ogóle... To będzie ryzykowne, ale czy połączenie przeklętego z nieprzeklętym nadal utrzymuje przeklęcie? Tak. Okej, okay, dobra. Czyli już wiemy, że jak się trafi coś, to musimy łączyć przeklęte rzeczy z nieprzeklętymi. O. To też bierę. W ten sposób będziemy oszczędzać w sumie przeklętych obiektów na łączeniu. A zyskiwać tak będziemy te wszystkie bonusy. No kurczę, 54, powiem 30%. No powiem szczerze, zapowiada się to naprawdę świetne do dobijania. Może nie w bezpośredniej walce, ale mieć takiego jednego czy dwa sierpy po to, żeby wykańczać tych, którzy już są blisko śmierci. Okej. Okay. Za to cięcie, ale... No powiedzmy, że jak zwykle domownicy mieli dosyć istotną, bo nie będę ukrywał, że nie. Mam sprawę. Musiał zająć. Dobra. Czy bierzemy to. Bierzemy to. Czekam dalej na klątwy. Blokujemy. Ja. Chyba możemy iść. Dobra. 5 sierpów, z czego jeden przeklęty. Na poziomie drugim. Ciekawie. I tak, poza tym, że otrzymujemy tutaj dosyć spore obrażenia, jak już
jak już nas trafią, to muszę przyznać, że te. To my tych wrogów będziemy eliminować równie szybko jak oni nas. Tym bonusom i skalwaniu od zbierania, czyli w sumie statystyki, która nie będę ukrywał, jest często przeze mnie zaniedbywana na zasadzie, a wezmę i niech sobie będzie trochę. A tutaj? No tutaj może się okazać najistotniejsza i rysujmy raz chociaż. Dobra, weźmy w przypadku zbieranie i o. To się nie ulepszyło. To zawsze biorę, to zawsze biorę. I trudno się mówi, jak się nie ulepszyło, to po prostu weźmy, jak jest, idziemy. Jednak to już jest fala szósta, z czego nawet nie zdawałem sobie sprawy przed chwilą, więc no powiedzmy, że nie możemy sobie pozwalać tylko na to, żeby czekać na wszystko w wersji przeklętej. Oczywiście jest wtedy lepsze, mocniejsze, fajniejsze, ale bądźmy szczerzy, tutaj musimy polegać nie tylko na tym, żeby pływać raz na kilka rund, ale na tym, by dobrze właśnie balansować między czekaniem na przeklęte warianty, a braniem wtedy, kiedy no jest, bo no bez tego ciężko by było sobie czasem poradzić. Oczywiście niektóre rzeczy to mógłbym czekać, bo są nieszczególnie, powiedzmy, pierwszej potrzeby. A przerysujmy i pancerz czy melee damage. Pancerz, dobra. Motyl, nietoperza, możemy poczekać. Też możemy poczekać. No cóż, 70%, wow. Ale tak, może niektórzy powiedzą, że to jest głupie. Dobrze, chyba szary w jeden niebieski zmienić. Ale na razie zrobię tak. Kolejnie teraz już nie będę łączył fioletowych w czerwony, co nie. Teraz będę już grzecznym chłopcem i zacznę dawać niebieskiej energii. Tak to dziwnie określę. No kurczę. No nieźle. No nieźle. Inaczej tego nazwać nie umiem niż no nieźle. Po prostu wow. Muszę przyznać, że też jak widzę numery same w sobie, to są też ładne dosyć. Zwykły sierp robią chyba 22 do 26, jak jeszcze się trafi przeklęty wróg. Czy nie przeklęty wróg, tylko ten wróg poniżej jakichś tam procentów, to jest jeszcze lepiej. No jest pięknie. A oczywiście, że wezmę. Tutaj oczywiście, że pancerz. Coś dostało klątwę? Niestety nie. W przypadku bierzemy to. To muszę dostać w wersji przeklętej, bo nie ukrywam, po prostu wiele przeklętych. Teraz jeszcze jak coś pojawiło, są świetne. A to jeszcze nawet nie, w sensie, to jest na pewno świetne, to jeszcze nie wiem. A z tym czekam, to zabiera nam zbierania. Zbierania nie chcę zmniejszać, powiedzmy, dla samego zmniejszenia. Więc tam, jak to chce wziąć, to musi być już przeklęte, żeby jak najwięcej zyskać przy pojedynczej, no, zmianie, a mniejsze. Okej. Okay. Przy okazji te tutaj jakby, pamiętam jak się te ryby nazywają. Wiem, że niektórzy nad nim chyba mówią anglerfish, jeśli chodzi o angielskie nazewnictwo, polskiego nie pamiętam. Poza takim jednym, którym się kojarzy, ale nie jestem pewien, czy to grabnica czy jakoś tak, nie wiem czemu się kojarzy z tym rybem, ale widać, że to właśnie one są tutaj tymi, powiedzmy, tymi właśnie jadami, którzy będą sprawiać problemy ze swoimi charge'ami, jak już są blisko. Jest okej. Okay. Ryzykowne, ale wezmę. Salt water. Myślę, że tak, więcej lifesteala może się przydać. Dobra, trudno. Weźmy tam to już normalnie. To jest ciekawe, ale nie potrzebuję. Tutaj nie potrzebuję. Nie? A, sierpa, to z chęcią przygarnę. Dobra. Tak. Mamy chyba wszystko, co mogliśmy mieć.
z tego wyciągnięte, więc lecimy dalej. I mamy tutaj już też takich właśnie tutaj tych... I tak, on raz na jakiś czas zostawia jajo, tak jak myślałem. Sami sobie nie są wyjątkowo groźni, no poza tym, że właśnie jajka zostawiają. Tam kokony, nadal nie wiem, czy to bardziej jaj, czy bardziej kokon. No i są tutaj... fiały? Chyba takie najłatwiej nazwać na polski. Anyway, oni są wredni, bo oni tworzą to właśnie jakby okręgi pocisków. W przeciwieństwie do tych, tutaj tych dużych, którzy są no, praktycznie niegroźni. Okej, okay. Z jaj się wykluwają nadal ci klasyczni wredni. Więc no, warto eliminować jaja i pilnować, żeby ci tacy, co mają głowę jak rekiny młoty, za dużo ich nie zostawiły. Ale... to ale jest bardzo ważne. Wow. Kolejne wspaniałe cięcie przez to, że ty masz ten pies mi hałasował. No cóż. No cóż. Tym akurat nic nie zrobię. Piesło stwierdzi, że chce krzyczeć, to będzie krzyczeć. Jedno co mogę tu próbować, to uspokajać. Definitywnie to wezmę. To jest za dobre, żeby tego nie wziąć. No i dobra, lecimy na falę 10. Ostatnia przed elitą. Znaną też jako miniboss. Pojawiła się ta żabnica. No to już jest niedobry znak. Bo one są po prostu ciężkie do opanowania bronią na krótki dystans. Są dosyć dużo, jak już trafią. Nasze punkty życia, pancerze, uniki, regeneracje i wampiryzmy czy kradzieże życia. Wszystko no nie jest na najwyższym poziomie, więc powiedzmy delikatnie to ujmując, że jak już się zaczną problemy, to raczej za szybko z nich nie wyjdziemy. Chociaż prędkość i tak mamy nie najgorszą. A to samo przez się może trochę no uratować sytuację. W sumie gdyby jeszcze więcej sierpów udało się ulepszyć, to byłoby jeszcze lepiej. Ale nawet jak się tego nie uda, to będzie dobrze. I teraz attack speed to trochę damage, ale niech będzie. Teraz musimy prędkość wchodzenia zwiększyć i jest, nareszcie. Nareszcie. Oczywiście, że biorę. Na wyszuczkę oczywiście to tylko jeśli uda się cursed variant zdobyć. Oj, tak. Czy sobie... o tym, że jeszcze może dostaniemy... jak to się nazywa, no... kerst sierpa poziom trzeciego kolejnego. To będzie mocne. Gorzej tylko, że się będzie kerst, to najpierw... i to zrobię z prezentacją. Będziemy musieli ten... połączyć sierpy fioletowe w czerwony, bo... niebezpiecznie jest trzymać dwa sierpy tej samej jakości przeklęte. Bo jeśli by się okazało, że no, będą chciały się połączyć ze sobą, to stracimy jedną klątwę. Jakby z broni. I swoją drogą nawet nie wiem, co ta elitka tutaj robi. O, co może mnie ubiła. Anyway, próbujemy ponownie. Muszę przyznać, podoba mi się ten gość. Sama idea tego, że od początku możemy próbować manipulować przedmiotami, żeby... przeklęte, kiedy dajemy jakiś bonus, którego chcemy, ale też odbieram coś, na czym nam zależy. Świetne. I teraz tak, czy ty jesteś dobrego 2 melee damage'a? Oczywiście. To jest ogólnie bardzo dobre, ale wolę przeklętą wersję. Czy tu jestem w stanie zaakceptować bez przeklętości? Jestem, ale na razie powiedzmy, że ustawię na poczekanie. Dobra, weźmy to. I tak, sierpa spróbuję, jeszcze raz powtórzę, spróbuję zdobyć na klątwie. Ale jeśli w tej rundzie się nie trafi klątwa na nim, to od razu mówię, wezmę zwykłego. Bo nie mam zamiaru też, nie wiadomo jak długo czekać na przeklęte sierpy. Ale no, strategię pod sierpy nadal będę próbował, bo wydaje mi się być sensowną bronią. Atakują w miarę szybko,
Nawet bardzo bym powiedział. Mają bonusy na dobijanie wrogów, co oznacza, że na hordach będzie ładnie, szybko, fajnie, przyjemnie. Dobra, harvesting. I no nie ma klątwy. To jest Malfesh, nadal będę czekał. Muszę zobaczyć przeklęte. Nie byłbym sam, gdybym nie próbował. I dobra. Po tej rundzie kolejnego sierpa pewnie weźmiemy. Czy będzie przeklęty, czy nie, to jest już inna sprawa. A najważniejsze, że go weźmiemy. Musimy zbierać jak najwięcej materiałów, bo szczerze to będzie ciężko, jeśli ich nie uzbieramy. W szczególności jeśli... Będę takim idiotą, że będę lamił totalnie. Nie. Nie wierzę po prostu. Przy czym powiem, że to będzie chyba ostatnie podejście, tak też na szybko. A jeśli chodzi o próbowanie sierpami. Jeśli się nie uda teraz, to wezmę, spróbuję znowu oszczepem. Wiecie, tą dzidą do rzucania kilka odcinków temu próbowałem jako kapitan. Nie. Bo tak, wydaje mi się, że właśnie... powiedzmy najdelikatniej. To też może być bardzo dobra broń. Dla tego tutaj naszego kolegi. Okej, będzie tracić zasięg, ale... będziemy zdobywać przeklęte oszczepy. Prawliny, no to może być jakiś ciekawy efekt. Bo wiecie, one tym działają, że to któryś atak po prostu ma gwarantowanego kryta. A co jeśli właśnie przeklęta wariancja ma takie działanie, że po prostu jeszcze częściej to jest na niższych nawet etapach przeklęte, więc biorę sierp. A weźmy, nie będę ryzykował już tak. Więc no, ciekawe co w takiej sytuacji. Zamiast tam co piąte, czy tam co któreś już będzie jeden mniej chociażby atak. Ale to mogłoby być nawet mocne. Tak jak teraz myślę. Ja mam tak nie w odcinku, to sobie prywatnie będę musiał to sprawdzić. Bo czemu by nie? I dobra. I dobra. Wyeliminowani. Wszystko pięknie, ładnie. Unikać jeszcze minimalnie potrafię. Dwa poziomy. Okej, 10 szczęścia, bo warto. Zbieranie, definitywnie zbieranie. No i się... zdobyła klątwa. Cegła. Dobra. Idziemy dalej. Jeśli kogoś zastanawia, czemu nie wziąłem węglika od razu, to... no kara do zbierania. Bądź co bądź, chcę mieć go jak najwięcej, nie chcę go obniżać. Jeśli coś jest dobre ogólnie, ale obniża zbieranie, to biorę to tylko na formie przeklętej. Albo kiedy jestem zdesperowany. W sensie tutaj teraz, kiedy gram sierpem, bo... jakby to grał czymś innym, to aż tak się nie będę musiał przejmować chyba. Dobra. Ale niestety wygląda na to, że zaraz mogę tu paść, bo jak zwykle jestem nieostrożnym jełopem. Się zapaczałem na jakieś pierdoły. Proszę. Max HP, definitywnie. Nadal nie dostałem przeklętych wersji. Dobra, to weźmy wieżyczkę normalną. Jego sierpa definitywnie. To chcę wziąć teraz, poczekajmy na przeklętą wersję. Dobra, fala piąta. Fala piąta, 4 sierpy, 27 max HP. Oceniłbym to na stabilne, póki co. Czy jest dobrze? Nie. Naprawdę nie. Ale jest stabilnie. Albo raczej było, dopóki nie dostałem tej dwa razy obrażeń. Mocno niepotrzebnie. Bo teraz to jest krytycznie. Dobra, zdobyłem gracową klątwę. Też jedną. Nie. Nie. Trudno. Zgodnie z obietnicą bierzemy żawelina. To też powinno być proste. Ale mi na razie. Czy może trochę skomplikować. Ale spokojnie. Będę próbował. Muszę przyznać, lubię. Lubię naprawdę. Żawelina. Fajna broń. Tak. Od czego zaczynamy? Od szczęścia, jak się trafia. Kolejny żawelin. Jednakowoż powiedziałbym,
że trajnę swojego laka. Nie chciałem tego brać. I spróbuję pójść po przeklętego. Dobra. I tak, jak żaweliny się też nie udadzą wystarczająco szybko, to mogę spróbować jeszcze tutaj ewentualnie lodowy sopel, bo wydaje mi się, że to też jest fajna broń. Ale już definitywnie widzę, że no sierpem dużo szybciej gromadziłem to wszystko. Dużo skuteczniej sobie sierpy radziły niż oszczep. Szczęście. Czy się przekleły? Nie. Więc no niestety. Lecimy na dwa zwykłe. Ale znowu jest szansa na to, że będzie przeklęty sierp. Czy jaki sierp? Ten oszczep, bo właśnie dla tych, którzy nie zauważyli, pojawił się kolejny, jak już go nie mogłem wykupić, więc tak. Ciekawie. Dobra. Pięknie. Niestety tracimy dalej statystyki. Tutaj czy coś dobrego? Zbieranie teraz nie jest aż takie celne, więc weźmy max HP. Rozumiem. Jesz się przeklął. I teraz jeszcze będzie przeklęty do kupienia blizna, żeby trochę podreperować nasze ekspienie. Oszczep niestety nadal jeszcze nie jest przeklęty, ale po tej rundzie i tak gorci wyznę. I co dalej? W sumie co dalej, no. Miejmy nadzieję, że tam nie pamiętam, co jeszcze zostało, ale coś jeszcze fajnego tam było. Też dostanie wersję przeklętą. Takie granie risk reward. Fajna rzecz, ale ja raczej bym poszedł 100% po riska. Jest ciekawiej. I dobra, trochę prędkości ruchu, czy te męża? Weźmy prędkości ruchu. Nic nie dostało klątwy, oczywiście. No i kolejny javelin, który może dostanie klątwę. No i przerażona kiełbasa też. Dobra. Myślałem, że może jakoś wywnioskuję, jaki procent oni mają ignorowania tych obrażeń, te jakby kraby w zbrojach, czy tam homary. Ale ciężko mi to stwierdzić. Jakby normalnie 17, tam 14, no to 3. Ale tak na szybko ciężko mi procent z tego wyliczyć. Raz próbujmy zdobyć jeszcze... Nie, zdążyliśmy. Chciałem degradacyjną klątwę. No trudno. Pancerz. Definitywnie pancerz i oczywiście, że nic. Oczywiście, że nic. Ta gra po prostu nie da mi niczego takiego dobrego z darmo. Będzie starać się do końca po prostu walczyć ze mną i dać utrudnienia pod nogi. Jest ono oczywiście największe, bo tam też na razie żaden z moich oszczepów nie jest cursed, nie oznacza, że nie zdobędę go później. Bo jednak im więcej klątwy, tym większe szanse na to, że się pojawią przeklęci wrogowie, tym większe szanse na to, że przedmioty już same w sobie w sklepie będą przeklęte. A czy zwiększa to szanse działania haka na ryby? Nie wiem. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to trochę szkoda, ale nadal okej. A póki co, po prostu ugrajmy tutaj wszystko, co mamy ugrać. Dobyte, 8%, tak? A tutaj speed armor. Speed. Okej, okay. Hełm dostał klątwę, fajnie. Resztę niestety nie, więc chwilowo muszę jeszcze podziękować. Kompasowaliśmy takiego, jak jest. I lecimy dalej. Dobra. Mamy już, widzę, piękne 19 zamiast 17, więc powoli nam to wszystko rośnie. 40 par, czy tam 30 par na krytykach, które są na co piątym ataku. Za tym, gdzie warto byłoby mocno przyspieszyć tempo atakowania, żeby te krytyki częściej wchodziły. Niestety jednak atak speed nam się nie trafia póki co, więc trzeba będzie poradzić sobie na domyślnym tempie rzucania tymi szczepami. I tu chyba jest lekarz.
He, to jest definitywnie lekarz. Dla tych dziadów złych, niedobrych. Dobra, wyeliminowany. A jednak, jednak przeżył. Dobra, prędkość ataku definitywnie i... tutaj? O. Nie wiem, co się szczerze zmieniło, ale wezmę, to też wezmę. To jeszcze może poczekać. Bone dice. Zaryzykuję. Oczywiście, że to wezmę. I dobra. Teraz najlepsze, co by mogło się wydarzyć jeszcze swoją drogą, to gdyby nam się nagle ten gwóźdź, który tam mamy, przelasował na przeklęty. To dostaniemy teraz, to inżynieria staje się mega cenną statystyką, jeszcze cenniejszą niż była do tej pory. A jeśli nie dostaniemy, co? Nie ma tragedii, i tak go wykupię. Tylko pytanie, czy my w ogóle mamy jakąś inżynierię? Chyba tak, bo wydaje mi się, że kompas jako przedmiot oferował jakiś, nawet jeśli niewielki, to bonus do inżynierii. A kompasa brałem, nawet dla samej prędkości ruchu. Którą teraz, no, lepiej mieć większą, jak mamy broń w teorii dystansową. Mówię oczywiście w teorii, bo praktyka jest taka, że zaraz to i tak będziemy tym prawie że dźgać. Dystans mocno trzecimy, pancerz. I nie mamy przeklętego, ale mamy przeklętego jeża, więc wezmę i... ile mamy w sumie? 3. Dobra, powiedzmy, że jeszcze jednak przeczekam. I fala 9. 30 obrażeń bazowo. A krytyku 75. Piękny wynik. Chciałbym tylko, żeby, no, żeby teraz te wyniki szły w parze w tym, jak szybko giną wrogowie. Nawet idą, więc jest ładnie. Gorzej tylko, że wrogowie stoi całkiem sporo, a my nie mamy najwięcej przebić na nich. Więc ja... Nawet jeśli obrażenia będą piękne, to bez prędkości ataku większej, bądź zwiększenia znacznie przebić, no i ewentualnie jakieś odbić. Jakby było coś, co pozwala powodować pociskam, że się odbijają od celów. I tak mi się wydaje się. No ale tak czy inaczej, bez tych rzeczy to my za dużo nie zrobimy. I na pewno regeneracja bądź kradzież życia. I niepotrzebne też, bo bez tego za daleko też nie zejdziemy. Okej. Okay. Mimo wszystko jednak się udało i pytanie, co dalej z tym robimy? Czy idziemy po pancerz? Damage'a generalne. Powiedziałbym, że chyba pancerz, bo tak najbezpieczniej będzie. Okej, bierzemy banera, zamykamy jeża. Sanity w sumie nie potrzebuje. Tego nie wezmę, ale to kupimy nawet w zwykłej formie. I okej. Okej, jest dobrze. Nadal bijemy 30, ale atakujemy już teraz o 10% szybciej, w teorii. W praktyce jest to mniej, bo już miałem jakieś tam bonusy do prędkości ataku wcześniej. Jak czy inaczej, jest dobrze. Jest pięknie, bardzo dobrze. Jestem ukontentowany tym, jak to tutaj wyszło. A gorzej tylko, że są te właśnie anglerfisze. I znowu też nie mylę, bo podkreślam, mogę mylić. A jednak to są, no, niebezpieczne dziady, jak już podejdą. Dopóki są daleko, tam parę lich, o nich sobie będą. A patrzcie, blobfish jakiś. Albo raczej inaczej, wróg, który wyglądał jak blobfish. Ja wiem, czy on coś robi, czy on jest taki po prostu, żeby był. No i teraz się nie przekonamy. Life steal. Muszę. I jest. Wreszcie. To muszę wziąć w takiej formie niestety. To nie, nigdy. Znaczy, nie teraz. Nie?
Oczywiście, że tak. Teraz horda. Coś, czego nie będę ukrywał, się trochę obawiam. Mam nadal 4 bronie szarej jakości. No niestety. Ale... tego, co widzę, to... nadal jestem w stanie... mniej więcej eliminować tych oponentów. Więc nie ma tragedii. Okej, już jest tragedia. Mam za mało życia, żeby to przeżyć. No, niestety. Niestety. Nie udało się. Ale tak. Może następny epizod będzie ciekawszy. I co jest ważne, w następnym epizodzie spróbuję zrobić, jakby to najlepiej powiedzieć, jedną z tych rzeczy. Więc może będziemy robić wszystko, żeby mieć większy zasięg podnoszenia. Może będę po prostu pod duże chodzenie grą, albo pod jakieś snajpienie. Chociaż jeśli chodzi o snajpienie, to chyba najłatwiej byłoby tym tutaj zagrać koleżką. Co mnie ta? Właśnie zobaczmy jedną rzecz. Czy ma coś nowego? Można nim grać pod javeliny. Okej. Nie uważam, żeby to był dobry wybór, ale można. Start. I okej. Zamek jeszcze takie. Jeszcze przy tym jesteśmy tu na zakończenie wszystkiego. Tylko zobaczyć tę rzecz. Można zacząć z javelinem, ale nie można z jakąś inną bronią, nie pamiętam, co to była. Dobra, z harpunem. Niestety. Hej, czy jest coś nowego? No jest javelin. Nie, żebym jakoś szczególnie wcześniej sprawdzał. Ale tak, jeszcze jakaś jedna postać tylko była, którą chciałem bardzo podejrzeć. Farciarz? Tak, farciarz. Farciarz może zacząć z tym. Oj, tak. Wygląda na to, że w takim wypadku farciarz zyskał wielkiego buffa w tym momencie, kiedy weszła tutaj. Dobra, ale tak czy inaczej, na tym kończymy. I do usłyszenia już niebawem w kolejnych epizodach. No więc trzymajcie się i hej hej!